No to operacja babka się rozpoczęła. Masakra. Kurwa, tyle wody było. Coś strasznego. No ale nic, teraz to trzeba odsuszyć, rozebrać wszystko doszczętnie i lać wodę i znaleźć przyczynę. Jeszcze się klamka od kierowcy, normalnie kierowcy zbuntowała. Dzwoniłem do ASO Toyoty, po co się da, co się staram kupować w Toyocie. Ale 650 zł za klamkę to ich chyba SD-czka posrało, że tak powiem, delikatnie. No, strasznie to tutaj wygląda. No ale nic, będzie odmyte. Mam taki środek antygrzybiczy, by to w ogóle dziecko przyszło i mówi, ale pachnie jak w piwnicy. No, świetnie, zajebiście. No nic, zobaczymy, bo to w sumie zewsząd. Być może od lampy? Cholera wie. No nic. Walczymy z tematem. I może być, że będzie taki techniczny vlog. Jak mi się będzie chciało nagrywać. Guma znalazła. Jest raczej do wyrzucenia. Niech to sobie tylko wyschnie. Trzeba kupić kawałek takiej płyty. To nawet takie białe w sumie będzie mogło być jak plecy w szapkach. No to pilśnia taka zwykła. Te dwa tylko będzie trzeba tu przełożyć i zrobić nowe. Felga była piękna. To się jej normalnie zgniło. Takiego gadżeta zakupiłem. I dobra. Wszystko leci do bagażnika. To nic nie jest. Pyk. Pyk. O! No, ale kołek co? Wyskoczył twardo, ale cały. No to łapu capu i po strachu. Tutaj kurczę, tu woda stoi. Czyli gdzie będzie trzeba szukać? Tu raczej wyciekło. To nie takie zaschwione, to konserwacyjka. Chociaż nie, tutaj jest błoto trochę namleczone. Ale nigdzie kurczę nie widać takiego typowego śladu od wody. Tam gdzieś. O, nie wiem. Trzeba dalej bebeszyć. Będziesz bebeszony, to wtedy. Nie no, tył jeszcze trzeba rozebrać. Jak to będzie rozebrane, to woda. I zobaczymy, byleby się nie okazało, że gdzieś się leje od szyby. Bo tutaj była jakaś historia wypadkowa. Tak w tył miała babka piechane. No, ale nic, zobaczymy. To jest na pewno jakaś pierdoła strasznie mała. A ja normalnie jak ten mądział zatracony, kupiłem sobie przelotki ostatnio w itemie, ale twardo kręciłem normalnie dalej tym grochotką całość, a to jest takie proste. Pyk.
I wylatuje następna część. Dzisiaj chyba będzie pranie. No to co, było pierwsze lanie wody? Ale tu normalnie nic nie widać, żeby tu coś chciało. Jakaś, żeby tu gdzieś stróżka szła. A zwłaszcza, żeby był powód, żeby aż woda się znalazła tu na dole. Kurczę. Ale jaja. No nie, no, woda ewidentnie. Ale numer. Kurczę, myślałem, że tutaj ewidentnie będzie. Ale tutaj nic, tu też nic. Ani tutaj. No to temat zlokalizowany. Jedno było tutaj. Przez przelotkę od czujników parkowania. Wystarczało ruszyć kablem. A druga rzecz tutaj. Jest niewsadzony do końca odpowietrznik. I górą podcieka woda. Kolega, lakiernik z Gorlic, robił po koleżeńsku jego mać. No i nie, w sumie spoko. No. Niech to się tu wietrzy wszystko jeszcze. A tutaj trwa akcja prania. No ten syf to trzeba ogarnąć. No to co? Prana wykładzina. Dimerem przeprane. I co? I później jeszcze zostało 15 litrów środka przeciw grzybiczego, grzybobójczego, takiego i na inne te takie stworzenia. To chyba działa tak, że proszek taki wiąże wszelkie ewentualne grzyby. To później na pewno będzie do odkurzenia jeszcze raz. No nic, wyprane. Tu. Dalsze działania wojenne. No. Już zaraz tutaj palimy tego jegomościa. Mycie z pierwszego, zaraz idziemy zobaczyć do zlewu. Tyle płynu, reszta piała. Trochę było dimerka. Co to tu się będzie działo? Piano. Tak, woda ciśnie. Żeby były jakieś drastyczne różnice, tylko tak cienie nie było. Po lewej prane, po prawo nie prane. No i w sumie jak na tyle lat, to kurczę nawet w szoku jestem. No nie, no woda jest brudna, ale nie jest taki straszny gnój, ale to są oparcia. Siedzisko zapewne będzie lepsze. No nie widziałem dalej, bo czas 18.51, normalnie 14 tu już wojuje. Prawie dniówka. No co, nieuprane. 20.43 działania wojenne gdzieś tam od 14 trwają. To jest, czego to jest takie? To było najbrudniejsze. Zapierdziane. I syf strasznie leciał. No ale to ogarnięte. Dużo było oblane. No, a to sobie musi tutaj schnąć. Bo to było tym potraktowane. No, dałby to wrzucić i jutro ciąg dalszy. To be continued.